Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy odcinek będzie niezwykle okropny, niezwykle paskudny, ale jak to zwykle bywa, niewiarygodnie płezabawny. Tematem przewodnim Mirabelka Popek, która tym razem dopuściła się czynu haniebnego. Bo jak myślicie, co takiego mogło wpaść do główki naszemu przystojniaczkowi? Kolejna skaryfikacja? Kolejne bęcki 3x3? Ano nie, tym razem postanowił zabawić się z psem, bo jak to sam wielokrotnie mówił, jebać psy. Kurwa, nie sądzę! I jak powiedział, tak też zrobił. I nim zaczniemy, suchar. Przychodzi klient do kawiarni i widzi psa zamawiającego lody czekoladowe. Dziwne, pies zamawia lody czekoladowe? Na to kelnerka, też się zdziwiłam. Zwykle zamawia truskawkowe. Lecimy na Szczecin. Alan Psychotrop, czyli prawa ręka Kononowicza, rzuciła w stronę Popka zarzut związany z... Na filmie znajduje się, no, któż by inny, jak nie Popek. Kto inny mógłby zrobić tak popierdoloną rzecz, za przeproszeniem? 28 stycznia, czyli miesiąc po grudniu, zostało upublicznione nagranie, w którym Paweł kręci fujarką w stronę owczarka niemieckiego. Paweł został uchwycony w momencie, gdy zdecydował się na nieco niekonwencjonalny układ taneczny z psem. Bo jak to się mówi, pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. No ale wiadomo, Popek to nie człowiek, ale dwie bambik z sianem w główce, bo kto normalny robi takie rzeczy? Ogólnie nie mogę wam puścić całego tego nagrania, w sumie to nawet sam go do końca nie widziałem, ale według relacji Mirabelki Psychotropa miał się stykać końcówkami z panem Piesełem. Zawsze to lepsze niż udawanie, że była to sztuka wizualna na miarę czasów renesansu. Popek w odpowiedzi na zarzuty stwierdził, że był to najgłupszy film, jaki mógł nagrać, że przeprasza i ogólnie to wina marsjanków, po których odbija ziomalowi co nie miara. No cóż, chyba wszyscy doskonale ale wiemy, jak to jest po zmieszaniu jogurtu z mocnym fulem. Posłuchajmy wypowiedzi celebryty. Manko, chciałem się odnieść do najgłupszego filmiku, jaki nagrałem w mojej karierze i patrzę za trzeźwym okiem. Nie jestem z tego dumny. Prawda jest taka, że mam w obie pod alkoholu. Powiem po prostu, jak było w głowie. Chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny i dałem żadnych owczarków, nie strałem chyba na maksa, nie? Ale przepraszam, to nie było śmieszne. A kto nowy, niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania powiadomień o nowych filmach. W każdym bądź razie jesteśmy wdzięczni Popkowi za pokazanie światu tego, co tak naprawdę tkwi w jego główce. Życzymy mu szybkiego powrotu do rzeczywistości, choć mi osobiście coraz mniej podoba się wizerunek Pawła. Swego czasu czekałem z sisiorkiem w dłoni na kolejną wrzutkę artysty. Poważka, za czasów Monstera i Wagwan Production byłem największym fanem artysty, ale widząc co koleś ma w głowie, chyba odsubskrybuję jego kanał i wylecę w Bieszczady jarać cygara. Otwartą wojnę ogłosił mu nie kto inny jak Marcin Różal-Różalski, żywa legenda sportu walki. Coś w rodzaju Rockiego, ale z większym apetytem na kontrowersje. To jak przygoda Dawida z Goliatem, tylko tym razem Goliat to zdegenerowany raper, a Dawid to waleczny Różal. Kto by pomyślał, że ten show biznes potrafi tak zaskakiwać? No kto? A najgorsze w tym wszystkim jest to, że wzięli taką k***a ambasadora Federacji Sportu Walki, jednego z najciężej, gdzie walczą kurwa gladiatorzy, gdzie walczą naprawdę wojownicy, gdzie większość z nich ma psy. I co, na***ałabyś się i zrobiła to samo? Jeśli spojrzeć raz jeszcze na oświadczenie Popka, dosłownie wydaje się, że jego historie o owczarkach mają podłoże głupoty z dzieciństwa. To może oznaczać, że każda współpraca z Monsterem przyniesie teraz więcej szkód niż korzyści. Popek, czy raczej piesek, może już nie czuć się zbyt komfortowo w miejscach publicznych. Spotkanie na ulicy z Różalskim to teraz jak wybuchająca mina, bez ostrzeżenia i pełna nieprzyjemnych niespodzianek. Były mistrz KSW postanowił nie zostawić suchej nitki na popełku piesełku. Wylał na niego wiadro pomy i porównał Porównując go do Leofila, pedofila i wszystkiego co najgorsze na wszystkiego co złe na świecie. Różalski nawet wykrzyknął życzenie, żeby Popek odszedł za światy, bo przecież w showbiznesie nie ma miejsca na zeofilskie ekscentryczności. Mam nadzieję, że całe środowisko cię wyknie, a kto cię będzie spotykał na mianie, to ci na ryj machara i z tobą przerobi, że cię odwołają ci wszystkie koncerty. Aby dopełnić obrazu, jedna z fundacji zdenerwowana wybrykami Popka zamierza go zgłosić do prokuratury. I nie tego kasztana Szeliki, a tego spod uniwersum Anny Marii Wesołowskiej. Proszę wstać, sądzie. Rozprawę prowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska. Chyba nikt by nie pomyślał, że raper zacznie być traktowany jak przestępca seksualny. Kto by w ogóle pomyślał, że świat popkultury to taki dziki rezerwat, gdzie słynni artyści walczą ze sobą jak zwierzęta o jedno miejsce na topie. A słuchajcie tego, spotykają się dwie koleżanki i chwalą się. Mój pies umie czytać. Wiem, wiem, mój mi już o tym dawno powiedział.
Wracając, niejaki żurom, czyli słynna bakteria z reklamy Domestosa, również dorzuciła 3 grosze do całej imby. Temu nie po drodze z Pawełem, ni kretem welanym do kibla. Przebywający aktualnie w Dubaju przekazał mu, że wielu jego znajomych ma go na celowniku. Cytując, mam tutaj wielu znajomych i powiedzieli, Popek, jak tu przyjedziesz, to jak wszędzie u normalnych ludzi, będziesz goniony, będziesz bity, będziesz gnębiony. Ja nagrywam to wideo tylko dlatego, żeby dać niektórym coś do myślenia. Gdzie są obrońcy Popka, którzy mi cisnęli? No tutaj mam wielu znajomych i powiedzieli, Popek, jak tu przyjedziesz, to tak wszędzie zresztą u normalnych ludzi, będziesz goniony, będziesz bity, będziesz gnębiony. Ja nagrywam to wideo tylko dlatego, żeby dać niektórym co do myślenia. Gdzie są obrońcy Popka, którzy mi tak jechali? Chwilę później dodał. Jest to notoryczny kłamca pozbawiony honoru i godności. Teraz cała prawda o Popku wyszła, że jest z***em, że ma jakieś upodobania zboczone, których normalny człowiek nie może tolerować. Nie ma wytłumaczenia. Koniec cytatu. No cóż, nie trudno się nie zgodzić z panem Bakterią. Freakfighter, który niedawno przegrał z Tomaszem Cikiem na Praje MMA 7, dodał też dłuższy opis pod postem. Żuromski zasugerował, że Popek nie powinien być przez nikogo obserwowany na social mediach. Ale podobnie jak i większość dzisiejszych celebrytów, łącznie z panem Żuromem. Ale wróćmy raz jeszcze do Mirabelki. Popek ma nas ran we łbie i nie ma żadnego usprawiedliwienia na coś takiego. Facet nie ma już 13 lat, żeby usprawiedliwiać się środkami odurzającymi. To tak jakbym ja mu wszedł na Hawirę i zesrał się do mikrofali, by następnego dnia wrzucić oświadczenie, że jednak przepraszam i to wszystko wina Wibowitu w proszku. Sritu. No nie wina Wibowitu w proszku, tylko moich zwieraczy, które nie trafiły do Toytoya. Ja wiem, że to wszystko miało być głupim żartem, ale z żartami jest jak z sosem do spaghetti. Co za dużo, to niezdrowo. Proporcje muszą być zachowane, by wszystko było picuś glancuś. Niech ta satyra będzie przestrogą dla wszystkich, którzy myślą, że show biznes to kraina mlekiem i gównem płynąca. Tutaj nawet najbardziej kontrowersyjne plotki potrafią zamienić się w gówno burzę, a raper może nagle stać się celem psychicznych kopniaków od mistrza sztuk walki. Życie celebryty to naprawdę kiepski koncert, na którym publiczność zawsze ma najgłośniejsze buczenie. A zobaczcie, co odwalił prezydent Andrzej Duda w poprzednim odcinku. Wszystko to na zaprzyjaźnionym kanale Wszystko Wiem, sponsorowanym przez wielmożne suty Bombeliniego Bombelusa. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, oprócz Popka, bo jak to się mówi, no nie jestem pieskiem, żeby pozdrawiać Popka. To takie niewiarygodnie płezabawne.